Poranek Radia Tok FM. Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia Tok FM jest Henryk Wujec, doradca prezydenta do spraw społecznych. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. A oprócz tego były wiceminister rolnictwa i były wiceszef Komisji Rolnictwa. Dodaję dlatego, że chciałam zapytać Pana o to, co Pan sądzi o nowym ministrze rolnictwa. Co sądzi Stanisław Kalemba? Kalemba jest typowym przedstawicielem PSL-u. Zresztą w ogóle to ministerstwo przeważnie było we władzach PSL-u i wydaje mi się, że tego, że jakbym miał oceniać, to moim zdaniem Sawicki był bardziej śmiałym ministrem, ale zobaczymy, praktyka pokaże. Czasami przewidywania są takie, ale rzeczywistość jest inna, no ma szansę. Raczej Kalemba był bardziej taki tradycyjny. To znaczy, że tak naprawdę można się spodziewać, że teraz rząd jeszcze bardziej będzie opieszały w reformowaniu rozmaitych instytucji. Tak by można było oczekiwać, ale myślę, że to naprawdę praktyka pokazuje. To przewidywania czasami się... No, bo powiem o jednym innym przypadku, kiedyśmy przewidywali, że właściwie to niewiele da. Na przykład niejaki Reagan został prezydentem, a się okazało, że był fantastyczny. No, takie porównanie wiem, może zbyt śmiałe, ale... To równa temu porównaniu z Reaganem, ale dobrze, no, trzeba być optymistą. A syn ministra Kalemby? Nie, oczywiście, tu się zrobiło. Nie, bo tutaj problem jest taki, ja się ciągle nad tym zastanawiam i właśnie nie znam rozwiązania, to ta dyskusja się toczy. Co zrobić? Znaczy ten cały nepotyzm. No bo tak, jak tak wyjdzie wybiórczo, no to właściwie człowiek nie ma żadnej granicy, każdego można, ale jak niektórzy powiedzieli, syn premiera Tuska nie może nigdzie pracować, bo premier za wszystko odpowiada. Więc trzeba by było wprowadzić pewien kodeks etyczny jakiś, na ten, no, czy to przedyskutować i wprowadzić. Już kiedyś Mazowiecki, jak został premierem, to już to wprowadzał. I co więcej, powiem, że Jan Krzysztof Bielecki, kiedy był zwykłym posłem w klubie parlamentarnym, tak zwanym OKP, to przyszedł do mnie z propozycją kodeksu etycznego dla biznesmenów. Wtedy, to był początek 89-90 rok, więc te próby były, ale potem jakoś to zostało zaniechane, bo prawem tego się wszystkiego nie ureguluje. Znaczy prawo też powinno być to jakoś bardziej przejrzyste, ale mi się wydaje, że taki kodeks, niektórzy lekceważą kodeksy, ale ja uważam, że kodeksy mają, bo to są wzorce i wtedy można to jakoś do tego odnosić. No w tym wypadku sądzę po prostu, że no, zrobiono niepotrzebną aferę, no bo jak ja wiadomo, on pracował tam wcześniej i nie było żadnych związków. A internet żyje też sprawą syna premiera Tuska. Michał Tusk został zatrudniony przez lotnisko, jak rozumiem, a także współpracował z... No właśnie, z firmą, która... OLT. No, która ma trudności, tak można powiedzieć. No, ale jednocześnie sam powiedział, że ojciec mu to odradzał. No tak, ale powiedział mu o tym, ojcu powiedział 3 miesiące po. Znaczy, wydaje się, że sytuacja syna premiera rzeczywiście jest trudna, bo nawet jak się zatrudnił w prywatnej spółce, no, to potem się okazało, że to budzi jakieś wątpliwości. Jakiś kodeks etyczny. No wiadomo, jak robią to Amerykanie, że tam, nie wiem, 1500 osób mniej więcej, po zmianie prezydenta wymienia się po prostu. Jest oczywiste, że kiedy będzie inny prezydent, to ja tracę posadę, przechodzi inny na moje miejsce. Pytanie do jakiego... Tak, do jakiego stopnia? Mi się zdaje, że to jest konieczne już takiej żyjącej demokracji, która ma pewną praktykę, to już można by to było zrobić. No próbować trzeba. No dobrze, ale problem powstaje też, jeśli chodzi o informacje, ile zarabiają prezesi spółek państwowych. Nie chcą tego ujawniać często. No tutaj jest ta ustawa kominowa, ale jak wiadomo... Nie, ona jest omijana właśnie w różny sposób. Widzieliśmy na podstawie w agencji, znaczy też z Agencji Rynku Rolnego pokazują to. Mi się wydaje, że jednak jest pewien takie oczekiwanie, że ktoś na państwowej posadzie no nie będzie miał jakichś super kolosalnie dużych dochodów, większych na przykład niż jego szef, no bo na przykład minister czy premier mają tam ograniczone dochody, wiadomo jakie. No ale w wypadku omijania, no to z tego powodu powinny być też jakieś sankcje wyciągane. No omijanie to jest łamanie prawa, no więc w tym przypadku przyjmujemy pewien kodeks prawny i wtedy trzeba się go słuchać. Jeżeli ktoś chce pracować w zwykłym, prywatnym biznesie, no tutaj podatki regulują tą sprawę. No tak, ale czy jednak nie jest tak, że ustawa kominowa powinna zostać zniesiona, bo to jest jednak rodzaj takiej fikcji i obłudy, nazwijmy to. Nie, znaczy mi się zdaje, że no, to, że nie jest przestrzegana, to nie wiem. Jakoś wydaje mi się, że raczej powinno się dążyć do jej przestrzegania, a nie, znaczy być może te limity są za niskie. Ja tego nie wiem, bo ja nie wiem, jakie one są. Ale wydaje mi się, że w sumie jest to zasadne, że ktoś pracuje
pracujące na państwowej posadzie nie zbiera jakichś zbyt kolosalnych pieniędzy, jeżeli porównawczo inni też na państwowej posadzie mają znacznie niżej. Znaczy tutaj ta dysproporcja nie może być za duża. Zresztą i tak się podkreśla, że w Polsce ta dysproporcja jest za duża. No dobrze, ale to jest troszeczkę bez sensu, bo powiedzmy tak, prezes spółki bardzo dużej Skarbu Państwa teoretycznie powinien zarabiać zgodnie z ustawą kominową. Oczywiście nie zarabia, bo ma kontrakt menedżerski. Ale powiedzmy, że jakiś tam prezes tyle zarabia. Podczas gdy prezes spółki córki zarabia kilkakrotnie więcej. No to jest jednak sytuacja absurdalna, dlatego że no, spółka córka po prostu nie podlega ustawie. No nie, i to jest omijanie tego. Nie omijanie, to jest zgodne z prawem. Znaczy ja wiem, po prostu też, spółka córka nie obowiązuje tam ustawa kominowa. No ale to jest właśnie, to prawo jest w takim razie zrobione w sposób wadliwy, to znaczy tak, że... Znaczy wszystkie spółki wtedy... No nie wszystkie, no te, które podlegają Skarbowi Państwa. No, to, no znaczy, ale ta spółka córka pośrednio podlega, czyli wszystkie spółki, które są spółkami córkami też objąć ustawą kominową? Znaczy tam gdzieś większościowy ten udział Skarbu Państwa. Jakoś nie wierzę w skuteczność tych przepisów. Ale z kolei zrezygnować z tego to też uważam, że to byłoby błędne, dlatego że i tak to, właśnie te różnice by jeszcze się powiększyły, bo jakoś nie, zwracano uwagę teraz nie tak dawno przy tym kryzysie światowym ekonomicznym, że zachłanność bankowców nie ma granic. To znaczy, mówię tu chyba o bankowcach, ale chyba dotyczy to szerszego grona. To znaczy, ci, którzy dostają wysokie zarobki, nie mają żadnych skrupułów, żeby dostać jeszcze większe. No więc jakieś limity trzeba wprowadzać. No to, co w Stanach Zjednoczonych było, no to po prostu by potem wzbudziło taką powszechną niechęć do tych wszystkich menadżerów, którzy dostają te pieniądze, no absolutnie nieuzasadnione, aż tak wysokie, ale korzystają z pewnej jakiejś uprzywilejowanej swojej sytuacji. No ale to tutaj trzeba to rozwiązać kwestią premii, to znaczy, na ile oni mają prawo sobie wypłacać premii, czy nie powinny one być wypłacane już bezpośrednio z zysku, a nie wliczane w koszt firmy na przykład. No nie wiem, to wydaje mi się, że nie problem. To regulowali podatkami. Z tego czasu do 80-90%. Chciałam jeszcze zapytać o Jana Burego. Wczoraj Gazeta Wyborcza napisała o tym, że ma on udziały w firmie, jego żona także, która dostała zlecenie od jednej z państwowych agencji na dostarczanie dżemu. No, oczywiście ta agencja jest we władzy PSL-u i czy to nie jest jednak konflikt interesu, że poseł ma udziały w firmie korzystającej z kontraktów państwowych? Znaczy jest, posłami to jest tam, że są limity. Nie wolno mieć... Ja pamiętam, że jak wyszła konstytucja w 2007 roku, to myśmy musieli rezygnować ze wszystkich jakichś nawet tam... Na przykład ja byłem członkiem Rady Fundacji, żeby nie było podejrzenia, że mam jakiś jako poseł wpływ na decyzje związane ze funduszami publicznymi. Więc tutaj moim zdaniem też jest obowiązek i on jako poseł powinien rezygnować ze wszystkich rzeczy, które on, ale nie wiem w jakim stopniu też dotyczy żony, ze wszystkiego, co miałoby wpływ na decyzje dotyczące funduszów publicznych z wyjątkiem funkcji takich jak sekretarz stanu. Nie, on spełnia te ograniczenia, bo to są ograniczenia, a nie zakaz całkowity. Tylko pytanie jednak, czy skoro z żoną ma te udziały, czy to nie jest sytuacja konfliktu interesu? Nie, to akurat uważam, że trzeba likwidować, dlatego że to może utrudniać. To może być traktowane być jakoś negatywnie, ale trudno. No, jak to się mówi, żona Cezara powinna być poza podejrzeniami, więc w tym wypadku również polityk powinien unikać tych wszystkich sytuacji, kiedy można go o coś tam podejrzewać. Trudno. Wybiera poselstwo, jest posłem, jest to godność wielka, więc w takim razie na ten czas rezygnuje. Wczoraj w Rzeczpospolitej ukazał się wywiad z przewodniczącym Solidarności Piotrem Dudą, który mówił tak, że ludzie są sfrustrowani, bogaci czują się bezpiecznie, nie chcą się podzielić dobrami, ale biedni ich znajdą. To znaczy, jak rozumiem, przyjdą oni do ich domów i zabiorą te dobra. On ocenia tę wypowiedź? Znaczy, mi się tak, że ja w ogóle Dudę lubię, bo uważam, że to jest taki związkowiec, który przebił się oddolnie, nie był jakoś tam protegowanym nikogo. I moim zdaniem on jest zagubiony.
Po prostu w tej chwili on się zagubił. Nie bardzo wie, w jaki sposób jako lider tego związku na co stajesz. To, że on na przykład w czasie tej wizyty Romneya walczył o prawa związkowców amerykańskich, to absurd jakiś zupełnie. On musi walczyć o prawa naszych pracowników, związkowców, a nie troszczyć się o to, co będzie w Ameryce. Amerykańscy tak, związkowcy sobie poradzą i bez Piotra Dudy, tak? Bez Piotra Dudy. Więc tutaj widać jego zagubienie. I tutaj też w tym takim języku takim radykalnym, on też próbuje jakoś przez języka nadrabiać to, że brak mu programu. Ja nie wiem, no, czy sądzę, że jest wiele rzeczy, między innymi również to duże zróżnicowanie dochodowe też. To jest jedna rzecz, którą on może... I to jest w tym zawarte, jest to jądro prawdy, że ci bogaci nie chcą dzielić się z tymi biednymi. No to jest od tego polityka państwa, żeby spowodować to, żeby nie było aż tak dużych dysproporcji. No między innymi przyjący podatków, trudno. No, ja wiem, że to jest niezgodne z liberalnym kodeksem, bo podatki powinny być jak najniższe. To znaczy postuluje pan podniesienie stawki dla najlepszych? Tak. Ja jestem zwolennikiem. Do starej wersji 40%? Tak. To znaczy nie wiem, czy akurat nie chcę mu 40 czy ileś, ale uważam, że w sytuacji, kiedy jest kryzys, no to na pewno nie utrudni funkcjonowania gospodarki, bo to, że nasza gospodarka funkcjonuje lepiej, to nie dlatego, że ten podatek dla najwyższych zarabiających jest akurat niski. To myślę, że to inne zasady tutaj działały. I akurat, no też oczywiście, żeby nie było z kolei jakiś oszustw, ucieczek od tego. Więc ja uważam, że on tu ma rację. Dwa, na przykład te oczywiście wszystkie problemy związane z takim ograniczaniem uprawnień pracowników, tak te umowy śmieciowe i tak dalej. Myślę, że tu ma pole związek duże do działania w tym zakresie. A prezydent? I prezydent, znaczy prezydent nie może wychodzić akurat z inicjatywą i być lepszym związkowcem niż... No, znaczy niż, może zgłaszać ja wiem, ale być lepszym związkowcem projekt niż, ustaw. Tak, ale wydaje mi się, że w wypadku, kiedy taki projekt będzie zgłoszony, no to będzie w tym jakoś tam, prezydent ma taką zasadę, że monitoruje, znaczy jego pracownicy monitorują projekty istotne, które są w Sejmie, żeby przez cały czas mieć informacje. No, a jakby pan rozwiązał problem umów śmieciowych? Znaczy, wydaje mi się, że ograniczyłby, były takie próby, żeby ilość tych umów była mniejsza, żeby nie można było ciągle powtarzać, że nie wiem jeszcze w tej chwili, bo ja się nad tym zagadnieniem prawdę nie zastanawiałem, ale wydaje mi się, że Duda zresztą też to trochę podnosił, ale potem jakoś z tego zrezygnował. Więc gdyby się taka sprawa pojawiła, to myślę, że raczej byłaby pozytywna akceptacja, żeby zwiększyć uprawnienia pracowników, bo oni w tej chwili zostali zepchnięci trochę na margines i stąd ten jego... Z kolei też jest inna rzecz, że sam Duda na to narzeka, na to, że jego słabość jest, że tych związków zawodowych jest nieskończenie wiele i on też... No i ta tutaj, ustawa ciągle nie została zmieniona, niestety. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Radia Tok FM był Henryk Wujec, doradca prezydenta do spraw społecznych.